Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dziś sobie zdemontujemy Nokia 6680. Jest to praktycznie ten sam model co Nokia N70. Oczywiście się troszkę różni, ale chyba jest wzorowana właśnie na tym modelu kultowym N70. Tu zobaczcie aparacik 1,3 megapikselowy, bardzo ładna Nokia. No i jedziemy sobie, ściągamy tylną klapę. Tu zobaczcie w środku model 6380, Finlandia, RM36 typ. Ściągamy oczywiście również kartę SIM i kartę pamięci, jeśli jest w urządzeniu. A jest. I teraz podważamy tylną tą osłonkę, bo ona tutaj blokuje cały ten przód. Więc musimy ją w pierwszej kolejności sobie zdemontować. Więc sobie ją podważamy. Tu jest dość ciężko ją sobie ściągnąć. Bardzo mocno trzyma się w zatrzaskach. I jest. Tu jest pourywane, więc tak to wygląda. Zobaczcie, tu jest jeden zacias dobry, a tu jest drugi zerwany. Mniejsza z tym, no tak czy siak jest dość ciężko to oderwać. Teraz sobie szukamy luki w obudowie i wjeżdżamy sobie otwierakiem delikatnie. Szukamy sobie tutaj lokat i ciach. Przód jest, klaturka również. I teraz odkręcamy śrubeczki, szukamy sobie odpowiedniego Torxa. I oczywiście będzie to Torx T6H, gwiazdka. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, 7 śrubeczek. Są naprawdę bardzo duże te śruby. Ogromniaste w tej Nokii. Już Wam pokazuję. I druga strona. I wszystko zostało już ładnie wykręcone, więc teraz podważamy płytę główną. Ale tutaj widzę, że chyba się... O właśnie, tu jest jeszcze ramka dodatkowa, widzicie? Rameczka jest, więc sobie tą ramkę widzę. Dziabniemy i tutaj w środku widzę jest wyświetlacz łączony, więc sobie go odepniemy. Ciach. I coś tam nam jeszcze blokuje. A jest, dobra. No i pięknie wymontowaliśmy. Tutaj jest naprawdę praktycznie identycznie jak w Nokii właśnie N. Tu sobie jeszcze możemy wymontować wyświetlacz. Robimy może tym metalowym. Dość ładnie nam się trzyma w środku. Aha, tu jeszcze blokada jest, zobaczcie. Także nie jest z tamtej strony, tylko z tej strony. Ja cię, ale gapa. To, że tutaj otwieramy sobie i tu dopiero wyciągamy wyświetlacz. Tyle w temacie. Taka prościzna. Ja nie wiem, jak mogłem nie zauważyć tego. Tutaj sobie widzicie, tu jest kolejny bolec. Jeśli chodzi o nakładkę. czyli dość mocno też wpojone. A czy w ogóle jest potrzeba tego wymieniać? Chyba nie bardzo, ale jeśli chcemy wymienić teraz sobie membrankę, klawiaturki, na przykład, nie wiem, sobie tutaj wjeżdżamy. Tak, no i wymieniamy sobie ciach i wkładamy drugi. Podobnie, tu mamy jeszcze gości od rozmów takiego starszego typu, jak w tych starszych Nokiach. I tu widzicie dokładne podzespoły i informacje na mikro tych rzeczach na płycie głównej. Dobra, już my tu mamy, to więc sobie podważamy jeszcze płytę główną. Ciach, ciach. No i płyta główna z drugiej strony. Piękny kawałek historii. Tutaj chyba już bardzo proste rzeczy, więc mikrofonik, port ładowania. Tutaj chyba z tej strony musimy. No, zaklębowany dobrze jest. Dobrze jest zmocowany. Dobra, nie będę tego grzebał. Wibracja. Tu mamy kolejny element. Tu będzie dioda, chyba nie dioda, to już jest flash. I głośniczek od tutaj głośniczek główny oraz zasięg, antena zasięgowa. I to wszystko w temacie, jeśli chodzi o no, taki poprawny, niepoprawny demontaż Nokii, dość niepopularnej, bo jest Nokia 6680. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć.